dzisiaj oddychamy, by wyrazić wdzięczność za naszą intuicję. Intuicja to sposób wiedzy wykraczający poza nasze 5 zmysłów. Albert Einstein powiedział kiedyś: wierzę w intuicję i inspirację. Czasem czuję, że mam rację. Nie wiem tego, czy ją mam. Możliwość czucia tego, co jest właściwe i co jest niewłaściwe, to wspaniały sposób na nawigowanie naszych żyć. Dziś podłączymy się do naszej intuicji, doświadczymy wdzięczności za ten wielki dar. Zacznijmy od skoncentrowania się na naszych ciałach i sprawdzenia, gdzie możemy przechowywać jakikolwiek stres lub napięcie teraz. Po kolei sprawdź swój żołądek, ramiona, szczękę. Uwolnij napięcie, żebyśmy mogli stworzyć więcej przestrzeni dla wdzięczności. Oddychając głęboko i swobodnie, powtarzaj za mną w umyśle. Pomimo, że mogę odczuwać napięcie w moim ciele, wybieram rozluźnienie i otworzenie go na wdzięczność. Pomimo, że w moim życiu może występować stres, doceniam te uczucia i daję mojemu ciału pozwolenie na zrelaksowanie się w tej chwili. Pomimo, że odczuwanie wdzięczności za moją intuicję nie zawsze jest łatwe, jestem dzisiaj w otwartości na odczuwanie tej wdzięczności więcej. Doceniam wszystko, co dzisiaj odczuwam. Doceniam w sobie stawienie się dziś na świadome oddychanie. Decyduję o zaakceptowaniu wszystkich myśli i oporu. Gdy uwalniam moje sądy na temat moich myśli i uczuć, łatwiej mi się rozluźnić. Odczuwam bezpieczeństwo tu i teraz. Pozwalam sobie na pełne rozluźnienie we wdzięczności. Weź delikatny wdech i odpuść. Zacznijmy refleksję nad naszą intuicją. Czy możesz sobie przypomnieć ostatnie odczucie pochodzące z ciała? Coś po prostu wydawało się dobre. Mogło to być poczucie natychmiastowego połączenia z nowo poznaną osobą. Może to było coś nowego do spróbowania, ponieważ wydawało się dobre. To była twoja intuicja. Doceń umiejętność do odczuwania, co jest dobre dla ciebie. Twoje uczucia są potężne. Bywały w twoim życiu chwile, gdy coś po prostu nie wydawało ci się być dobre. To
odczucie w Twoim ciele dawało Ci informacje. Może intuicja Cię przekonała, a może nie. Gdy doceniasz tę umiejętność, pozwalasz sobie na tworzenie zaufania do swojej intuicji. Poświęć teraz, proszę, chwilę na refleksję nad przysłowiem rdzennych Amerykan. Słuchaj wiatru, on mówi. Słuchaj ciszy, ona przemawia. Słuchaj swego serca, ono wie. Zauważ swoją umiejętność wyciszenia umysłu, dostrój się do wewnętrznej ciszy. Jesteś w stanie połączyć się z czymś o wiele większym niż ty. Właśnie teraz wyciszasz hałas świata zewnętrznego, żeby móc połączyć się z twoją wewnętrzną intuicją. Nie potrzebujesz pełnego obrazu albo jasnych odpowiedzi. Po prostu idź za uczuciami i zaufaj, że kolejny krok sam się ujawni. Bez zaufania nie możesz doświadczyć swojej intuicji, bo ona jest poza rozumem. Zauważ, jak się czujesz, gdy ufasz sobie bardziej. Gdy ufasz, że życie cię prowadzi. Poczuj wdzięczność za sposoby, z jakimi intuicja cię już wspierała. W tym hałaśliwym świecie, przepełnionym opiniami, poczuj wdzięczność za twoją umiejętność podłączania i odłączania się. Właśnie to robisz teraz. Gdy pozwalasz wdzięczności płynąć przez twoje ciało, twoja intuicja staje się potężniejsza niż ci się wydaje. Każdego dnia podłączasz się do swojej intuicji coraz bardziej. Połóż teraz dłonie na swoim sercu. Oddychając głęboko, koncentruj się na wdzięczności za swoją intuicję. To wspaniały dar. Z czasem coraz lepiej potrafisz odbierać własną intuicję. Muzyka będzie grała dalej. Zostań tu tak długo, jak zechcesz. Thank you.
za tobą potężny krok w kierunku życia z perspektywy wdzięczności. W dalszej części dnia świadomie wyszukuj znaków od twojej intuicji. Czasami jest to uczucie, a czasami cichy szept. Gdy podejmujesz decyzje, które ci najlepiej służą, czuj się w to, co wydaje się dobre, a co złe. Proszę wróć ze świadomością z powrotem do swojego ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek, oddychając powoli i swobodnie. Gdy już będziesz w gotowości, łagodnie otwórz oczy. Namaste.